Coraz bliżej wprowadzenie przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Komisja Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt unijnego paktu migracyjnego. Każde państwo będzie musiało przyjąć określoną grupę migrantów lub zapłacić karę 20 tysięcy euro za każdą osobę. Projekt pakietu migracyjnego przyjęła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. To kolejny etap unijnej legislacji, wyjaśnia europoseł Patryk Jaki. Dokładnie za 2 lata miliony migrantów będą rozdzielane do różnych państw, w tym do Polski. Według paktu będzie można się wykupić 20 tysięcy euro za każdego migranta, ale jeżeli komisja stwierdzi, że jest sytuacja kryzysowa, no to wtedy nie będzie można się wykupić. Rozwiązania poparły największe frakcje w Parlamencie Europejskim, do których należą partie tworzące większość parlamentarną w Polsce. Rząd Donalda Tuska od początku kadencji utrzymuje, że nie zgodzi się na przymusową relokację. Nie będzie naszej zgody, akceptacji dla żadnego przymusowego mechanizmu. I chcę państwa zapewnić, że Polska nie przyjmie nielegalnych migrantów w ramach żadnego takiego mechanizmu. Jednak na dobrą współpracę z Polską w sprawie migracji liczy unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ivla Johansson. Jestem przekonana, że Polska będzie w pełni współpracowała w polityce migracyjnej. To jest historyczny moment. Przygotowywaliśmy to od 4 lat, odbudowywaliśmy zaufanie między państwami i przekonaliśmy, że gotowi jesteśmy pomóc, gdy kraj znajdzie się pod presją. Dlatego rodzą się pytania o wiarygodność zapewnień szefa polskiego rządu, mówi dr Mirosław Chabowski. Już w ciągu tych kilku miesięcy pokazał, że nie dotrzymuje składanych obietnic wyborczych, więc tutaj, no, trzeba by zachować niestety daleko posunięty sceptycyzm, a drugim czynnikiem jest po prostu dość silne jednak stawianie na wsparcie Niemiec. Wdrożenie pakietu migracyjnego pomoże Berlinowi częściowo rozwiązać problem z nielegalnymi migrantami. W przepisach przyjętych przez Komisję Parlamentu Europejskiego nie ma żadnych wyłączeń dotyczących Polski. Wszystko będzie zależało od woli unijnych urzędników, zauważa europoseł Ryszard Czarnecki. Na razie nie ma żadnego przepisu, który mówi, że Polska będzie mogła przyjąć mniej imigrantów z Azji czy z Afryki, ponieważ przyjęła 2 miliony imigrantów z Ukrainy. Wprowadzenie przymusowej relokacji jest bardzo niebezpieczne. Migranci z Afryki czy Bliskiego Wschodu chcą dostać się głównie do Niemiec. Ich celem nie jest Polska, wskazuje politolog dr Bogdan Pliszka. Podkładamy pod siebie bombę z opóźnionym zapłonem, dlatego że oni będą też maksymalnie sfrustrowani faktem, że nie są w tym miejscu, w którym chcieliby być. Głosowanie paktu migracyjnego na forum całego Parlamentu Europejskiego odbędzie się w kwietniu.